Witam okoliczny element i pozdrawiam waszych zawiedzionych rodziców. Oto bowiem przygotowania się czynią do wyjazdu tam, za tamtym i za tamtym. Rzeką, górą i pagórkiem. Do Afryki, że niby. Sprzęt wymaga lekkich napraw. Przygotowania czynione są mało sukcesywnie. Relacje z przygotowań będą następnie. Następujących po sobie następstwa. A dla tych, co mnie nie znają, przedstawiam się jako ja, Gleba, jestem Fedor z piekła kurwa rodem. Koniec. Można pokazać, co będzie robione. Motocykl jest przeszczepem. To jest bowiem silnik od BMW. Niemcy. To jest bowiem skrzynia od Rosji. MK. Nie, Dniepr, przepraszam. Oto bowiem dyferencjał MK Suwak. Będziemy reanimować dyferencjał, skrzynię biegów i silnik. Hamulce. Hamulce. O, to jest pomocnik numer 2. Oto bowiem się przedstawia on. Będziemy naprawiać, będziemy. Zjeb numer 7. Będzie fajnie. Śrubki będą. Idę ciągnąć węża. Ciągnij. Pokaż, jak ciągniesz węża. Można zakończyć, bo YouTube może nie przyjąć takiej wiedzy na raz. To żegnaj się. Napraw ciąg pierwszy. Oto naprawy bieżące. Jak widzimy lub nie, rozsypał się dyferencjał. Zreanimujemy. I silnik. Zreanimujemy. Nie wygląda to źle. Będzie działać. A oto flansza. Jakby ktoś pytał, jak wygląda flansza. I sprzęgło. Trzeba sobie zbudować. Żeby to niemieckie działało z tamtym ruskim. O, z tym. Jest śliczny. Za 2 tygodnie będzie w Afryce. Albo i nie. A teraz przeprowadzimy profesjonalny szlif. To jest pacjent. To jest doktor. A to jest narzędzie.
Dalszy ciąg napraw bieżących. O, to nie to. Więc to już jest prawie, bo jest pospawane ładnie, pięknie. I będzie widać co. Tu, tam, taram, tam, tu, turu, tu, to, toro, to, toro, to. Tu, 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 bam. Dlatego nie działa, a naprawimy. Naprawy postępują do przodu. To była ostatnia. Zamiast 8 będzie 9. O tak będzie działać. Tak o. Silnik też zrobiony prawie. Tylko kable są rozjebane. Naprawimy. Żeby nie było, że nie działa i że nie zrobiliśmy to do poniedziałku rana. Trzymaj. Będziemy musieli, słuchaj, trafić na jakąś okrężną, widzisz, tu w koło jest autostrada, tak jak w Berlinie, nie? Albo myśmy tu zajechali stąd, a mieliśmy jechać tam, tu, tak? Ponieważ tam, nam tu się zjebało tam, to pokaż panom i paniom. O, tam to nam się zepsuło, to mamy nowe, znaczy mniej popsute i tylko tarcza nam nie działa do końca dobrze, ale... Ale hamuje, czerni się działa. Pomachaj wszystkim ładnie. Hello. Gdzie pan jesteś, panie, panie? A kto to wie? Zobaczmy. Nigdzie. Nigdzie, nigdzie. 300 milionów kilometrów wokół nie ma nic. Jest tylko ta zasrana stacja paliw. Jak widać na załączonym obrazku. I jeszcze tak nam świeci tu. Wyj, prosto. No, tak świeci. No tak świeci, no. Afrykos, cisnąc do Afrykos, flagos już mamy. Pomysły nowe też? No, zobaczymy co będzie. See you w cywilizowanym świecie. Witam okoliczny element i pozdrawiam waszych zawiedzionych rodziców. Szanowna wycieczko, oto bowiem wytwórcy zapraszają na oto ten zielono-biały, turkusowo-biały stateczek, który płynie stamtąd do intąd, czyli z Walencji na Majorkę! Wytory płyną. I płyną oto właśnie z sprzętem sobie. Z sankami pojeździć na sankach po Majorce. Między innymi. Bo ostatecznie jedziemy gdzie? Niektórzy z was wiedzą, do Afryki! A po co? Pojeździć na saneczkach! A gdzie? A po Saharze! Witamy na pokładzie czegoś tam. Nasz kajak odpływa kiedyś tam. Nawet... Dojdziemy do siebie kiedyś tam. Kajako spływając, dobywając dokądś tam. A to jest Palmos de Mallorcos. Opuszczamy tą biedną krainę celem innym. Wyjebania się na plecy. Że nas dopadł kacos, to sankos nie odpalos.
I nie było z plażos, za to było z panos. Tak? Jakoś tak, no. Stacjos, paliwos, kompresos. Gdzieś tam. Nie widać twojego ryja. Zęby, dobra. Zęby mamy. Mamy. Tu są palmy, może nie widać, ale są, tak. Jest jedna, to jest druga, tak. Tu będziemy spać. Trolowisko nasze chcę pokazać. O. Policja zaraz nas wyrzuci. Mamy poranek. Co pan chce powiedzieć? Zabezpieczamy się właśnie antybiotykami marki Ziemia. Marki Czosnek? Marki Czosnek. Dobra. A przed czym się zabezpieczamy? Z ścierwem afrykańskim. No właśnie. Dojdziemy na szczepionki. O, Francuzi! Dobre to mięsko. To co pan z miski psów wyżera? Powiedział, że się podzieli, no. No, tak to jest, jak obcokrajowcy jadą, to potem się żarcie kupują. No. Bo taniej, tak? Bo taniej. Ale lepsze na pewno, jakościowo. Więcej składników odżywczych ma. Daję miskę. Jak ja to przełożę. Wow! Jakiś Chinese, makaron. A tu mieszkają szczury. W nocy nam biegało parę. Naście. Dzień dobry panu. Ola Kapciuch. Gdzie pan się znajduje? Kurwa, podpowiedz. Almeria. 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 Dużo pan pali? Nie, to teraz, od dzisiaj tak. Dlaczego? A dlatego. Spójrzmy. Sklepos de Afajos. Puf, puf, puf. Znajdujemy się właśnie w znajdowalni. Oto bowiem znaleźliśmy się w takim hangarze. Wygląda jak aeroplan. Na kartce, na motorze nam napisali hello, hehehe. I się zbieramy do... Dokąd się zbieramy? Maroko. Maroko, Afrykos, Afrykos. Co ciekawe, nie mamy kasy, żeby stamtąd wrócić. Ale mamy, żeby pojechać. No, jest fajnie. Ciekawe, czemu Żeni pożyczą? Białasą. Na pewno. Nie mamy nic do murzynów, ale pieniądze nam są potrzebne. Czarny kot mi przebiegł drogę. Gdzieś tam jest. Widać go? O. No, to do zobaczenia po drugiej stronie, tak? Guros, bajeros, normalnie. Gdzieś w marokańskich górach się znajdujemy.
i ogólnie jest gites. Coś mówisz pan? Nie. A pozdrów wszystkich międzynarodowym znakiem pokoju. Pozdrawiam wszystkich. Jesteśmy tu 10 minut. Motocykl się wtapia. Trafiliśmy do sklepu supermarketu Tesco, które mają nawet motory, motorowery. Cywilizacji trochę nas dopadło. Normalnie. Chleb mamy, tuńczyka mamy. Będziemy żreć. A jest Ramadan. Czy Ramadan? No. Palić nie wolno, pić nie wolno. I żreć nie wolno. Żreć nie wolno. Bary, restauracje zamknięte, po zmroku otwierają. Będziemy mieć wpierdol od okolicznych rdzennych tubylców, że im psujemy imprezę. Przyjechaliśmy do nigdzie. Po raz kolejny. Nie ma tu drogi. Nie ma. A jechaliśmy tu, ponieważ jest woda. Szymon właśnie sra. A my będziemy się myć. Panie, raz w tygodniu i fetorcowi przysługuje. No, trzeba się rozebrać czasami i umyć, tak? Ząbki i takie tam inne też. Zastrańcy! Jam matka jest, gleba jest. Jam Szymon jest. My przyjechali tutaj, kurwa, do Afryka, tak? Nie małpy straszyć. Na sankach, kurwa, pojeździć, tak? Pojeździli.
czekoladzie mam fajne takie najczoty. O kurde, zobacz, chłopaki za rękę wzięli. Tutaj? Tu będziemy spali. Na tej niebieskiej stacji paliw. Tylko trzeba było nam kawę kupić, bo nas pan zaprosił. What's your name? My name is Blaze. And you? Linda. Where are you going? We're going to Marrakesh. Okay. And then back to Spain, Portugal, France and Belgium. Okay, very good. Go home and sell the bike. So maybe we sell it in Belgium. Where are you from? Florida. Florida, okay. So far. So you help us with the tools to get this fucking parts out. Thanks very much, lads. All right, guys. Thank you. Panu i pani i dzieciom to się stało. Mieliśmy wentylatorka, zwykła wentylatorka. Afryka w Afryce zaczęła się gotować. I co pan teraz robisz? Naprawiasz pan, tak? Właściwie kończę. Okazało się, że szczotka, nie taka do zamiatania, tylko taka co prąd przychodzi, się zawiesiła. To cała afera? Chciała nam zagotować motor. Czyli będziemy jechać dalej. Dobra, ambre. W Afryce jest woda idealna. Oto jej butelka. Nie wiem, czy będzie widać. Drodzy oglądacze, sądzę, by kiedykolwiek przyszło docenić wartość czegoś takiego. Ta woda w środku posiada lód na całej długości, ale tylko taki, żeby przez niego mogła płynąć woda. Więc pan zademonstruje? Demonstruję. Woda przelewa się stąd, płynie przez cały ten lód, żeby zajebiście schłodzona wpłynąć tędy, tu i tu. A potem wylatuje tędy. Tędy. I tam leci. Na zdrowie! Nieświadomym wyjaśniam, że jest to chińska zupka, przywieziona z Hiszpanii i zrobiona jest właśnie teraz w Afryce. Afrykańsko-chińska zupa hiszpańska. Tak nic innego nie mamy. No ale skąd? Skąd? Ramadan. Ramadan. No to czach Ramadan, nie? My jeść musimy, inni nie. Jak nie chcą. Pośpiewali, to teraz do mycia. Do mycia! Dziś spać będziemy na Półwyspie Iberyjskim. Było to bowiem kicia. Oto kicia. O, tam Gibraltar. Za tymi łódkami, nie wiem, czy widzę górę gibraltarską.
i parę łódek tu nam stoi i zaśmieca wodę. Natomiast browares, przepraszam, cerveza. Mamy cerveza. Będzie dobrze. San Miguel. San Miguel, oczywiście, że San Miguel. Znowu mi zajebaj zapalniczkę. Mła? No ty, a kto? Oddawaj. Czy ja zajebałem? Chciałem wam przedstawić nowego przyjaciela. To nie ma na imię Bronisław. Ma na imię... Gleba też nie ma na imię. Nie ma. San Miguel. Cerveza. San Miguel Cerveza. Tak się nazywa. S jest czerwone, więc nie wiem, czy widać. San Miguel Cerveza. Cerveza to jest to, co my wszyscy kochamy, tak? I nazywamy to beer, bądź piwo, bądź cokolwiek innego takiego. Najśmieszniejsze jest to, że w Europie... O, SMS od X, wow. O kurde. Będzie na tobie. Że te piwko nie dość, że jest dobre, nawet jak jest takie w miarę ciepłe, to kosztuje mniej niż, nie wiem, u nas w Polsce, w kraju. Oddaj kurwa tą zapalniczkę. Aha, i co jeszcze? Chciałem poświecić sobie o tym. Chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy siedzą sobie po domach i bardzo by chcieli wyjechać gdzieś na jakąś podróż, niekoniecznie taką, ale coś w tym stylu. Ale nie ruszą do dupy z domu, bo kurwa za małe jądra mają, tak? Im szkoda, albo czasu nie ma. Pa! A to wcale nie jest takie skomplikowane. Wystarczy mieć ze sobą przyjaciela pod tytułem San Miguel. On wszystko wyjaśni, wszystko pokaże i wytłumaczy. Znajdujemy się w mieście Merida i siedzimy na ławce, w ręku trzymając wino marki Wino. Tutaj się jabol znaczy się. Tak, paczka jest spora, tak? Dobrze widzicie, ma 3 kilo. 3 literki, tak, co jest równowartością 4 butelek. I kosztowało ze 2,5 zł. Nie, 2,45. Przepraszam, to nie jest 2,5, no. No, za 3 metry wina w kartonie, takim ładnym. Otwiera się, trochę będziemy improwizować, bo to już otwieraliśmy, ale otwiera się o tak. Musisz powoli robić. I tak. Co dalej? Jeszcze nie wiem, jeszcze nigdy tego w życiu nie robiłem. Nie doszliśmy do tego momentu. Przy otwieraniu stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać. Tutaj niby ma być jakiś zawór. Wino jest w worku takim. Powoli, musisz poczekać, jak przybliżysz. Po prostu w worku. O, dobra. Mamy to. Takim metalizowanym troszkę. Jest zawór. Jest zawór. To co chłopcy mają w rozporkach, tak? Jakby na tej stronie wiedzą. A jak ładnie pasuje? Czekaj, nie ruszaj chwilę. No. O, widać, dobra? Widać? Tak. Tu musimy pewnie odkleić kawałek naklejeczki, foliki jakiejś. Tak, jest open. It's open now. Co dalej? Mamy też kubeczki. Zreanimowane taśmą klejącą, bo nam co chwilę pękają. A że mieliśmy dzisiaj ciężki dzień sępienia i gówno z tego było, bo sępiliśmy kilka godzin. Na gitarę i bez gitary, i na leżaka, i na stojąco, i na kartona, i nie. I nasępiliśmy... Na trochę wody i to właśnie wino. No właśnie. Dobra, próbuję z tego lać. Uwaga. Więc zamierzamy je spożyć. Uwaga, nalewam. Czekaj, muszę obrócić, a to się trwa. Nalewam, tak? No. Znaczy, próbuję. Ciskam, jak jest w instrukcji. Leci! Leci? Leci! Zobaczcie, napełnia się. Ale ma siura. Ciekawe, jakiego ma szatana. Czy jutro będziemy na kiblu, czy z bólem głowy? Ja cię. Dajemy do następnego.
Nie no, siur jest przyzwoity, muszę przyznać. W ogóle na tej ławce dzisiaj śpimy. Cik, 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 cik. Ej, niezły wynalazek, podoba mi się. Dobra. Dystrybutor zostaje swobodny teraz. I... No. No. Na zdrowie. No i teraz będzie siup. Nie znam. Trochę gorsze od diabola, no. Myślę, że trochę lepsze. Lepsze? A od tego ostatniego? W ogóle od naszych jaboli. A to na pewno komandos by tu na pewno wszystkie położył. O. Rocznik bieżący. Ktoś się kręci, kręcą się, ale nie tacy, co chcemy ich oglądać. Dobra, pożegnaj się z widzami. Cześć. Hola. Cześć. Więc to wino daje radę. Za 2,50 można się sponiewierać. Jak widać na załączonym obrazku. We dwóch. We dwóch jeszcze. We dwóch. Nasze legowisko nie zostało spacyfikowane przez policję. Wygraliśmy wojnę z miastem. I dzisiaj będzie jeszcze gorzej. Bo jedziemy gdzie? Na zlota jedziemy. Jedziemy normalnie na zlota. No i takie poranki są chyba raczej miłe, pomyślałem. To do zobaczenia gdzie na zlocie. No, marra. Adios. Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot. Jesteśmy sobie, proszę Państwa, kurwa, dotarliśmy na zlot hiszpański. Tak, mam piwko darmowe. Wszędzie rozdają browary. Całą wioskę zamknęli tylko dla motocykli. Tu są wszystkie puby otwierane, można motocyklami wszędzie być, wszystko robić. A zlotowisko jest parę metrów dalej, gdzie się udamy później i nie wiem, czy będziemy w stanie nagrać jakiś materiał. Tak czy owak, jutro odbiorę jakąś nagrodę dla Was razem z Szymonem. W postaci 4239 kilometrów. Na razie mamy przetargane. Poszło właśnie o kilometry, o ilość kilometrów, którą za trasę, zdobył, no, za trasę. Żeby przyjechać na dany zlot. A, tu kapela właśnie będzie grała. Rozkładają scenę. A my sobie zorganizujemy teraz, jak się tylko nawalimy, jakiś transport na zlotowisko. Bo tam będzie żarcie. Zobaczmy, no. Tutaj, może tutaj jeszcze piwo jest. Właśnie rzucamy palenie. Od dzisiaj. No ja nie rzucam, bo ja nie palę, ale pan próbuje. Racja. Jesteśmy gdzieś na północy Hiszpanii. Wyjeżdżamy w kierunku północnym. Z północy na północ. To jest nasze miejsce trolenia. Zadaszone. Bo w tej części świata już może padać. Noc jest już chłodna. No. Temperatura się zmieniła. Pozostało trochę kaca po zlocie. Tak. Mieliśmy
mieliśmy nagrywać na zlocie, ale nie nagrywaliśmy. Wiecie dlaczego, prawda? No. No to może się jutro zobaczymy, a może nie. Tak, proszę Państwa, to jest dystrybutor w zamku. No nie, żartowałem, ale jakieś ładne miejsce. Znajdujemy się w... No, tuż na granicy francusko-hiszpańskiej, nie? Jakoś tak. No. Jest to stacja benzynowa, o której kurwa nie przypuszczał, że tutaj będzie stacja. Nikt. To my mamy się zatankować, bo jest tu taniej. A talarów, jak wiecie, nie mamy. Chociaż troszki dzięki Wam mamy, mamy. I te troszki zamierzamy wykorzystać, troszki. O, to cena za litrosa. Dobry price. Natomiast we Francji jest złoty 50. Narra. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to powiem, że... że to są... Proszę Państwa, nasiona. Można sobie różne, z różnych krajów. Cóż wypierdol. Jak są jacyś palacze i oglądają, to może się zbrazują. To też są nasiona. Tu jeszcze są nasionka, tak. Różne, żeby nie było, że tam jedna faza, nie? I tak do zajebania, możemy po półkach napierdalać. Sprzęt do uprawy? Nawilżacze, żerówki do wymiany, lampy. Kurwa, zimno. Zamieniono zero, alo. Cześć. Robimy wstępa. Wstępa robimy. Kicia. Żywotnie dociągnęła do... To trzeba chyba to wyczyścić. Ostrość, za blisko. O! Zrobiła kilometrów, jak dużo. Widać. I zaraz będzie miała ten, więc... Jak te dziewiątki zamieniają się w zera, będzie mieli nowy motocykl, tak? Całkiem nowy. Całkiem nowy. I bez remontu! Tak też można. Widać? Szkoda, że drogi nie widać. O, teraz by było jeszcze widać drogę. Ciekawe, czy jak ścisnę, to będzie afera? Nie ma afery. Dobra. Aha.
Dotarliśmy na pustynię. Pustynia znajduje się znajdują się w Francji. Jak to możliwe? Że do Wydm nie dotarliśmy. To pochodzimy sobie po schodach. Dotarliśmy do Wydm we Francji. Tak. Będziemy się tam wspinać, bo mamy misję. A wziąłeś misję ze sobą w ogóle? O nie. Wracamy po misję. Później się odezwiemy. Kapitan Gleba, meldujesz się? Drugi kapitan, nieważne. I mamy ze sobą nawigatora. Chociaż niektórzy mówicie mu aligator. Pokaż pana. Państwu. Witamy ponownie. Nawigator z nami jedzie. Jest gotów. Pokaż nawigatora. Przytrzymaj. Świetny Maryi. Koleżko. Zęby? Zęby. Co? Dobra. Musimy się dla bezpieczeństwa ubrać. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Jak to jest? Włożymy dzienną szybkę, będzie więcej widać. To jest nasz plan. Ja myślę, że z rozpędu się. No. Pojedziemy, kurwa. Złap go w ręce, ja mam plana. Trzymaj kamerę. Zagłaszmy tak. Złap się moich pleców. Rozbiegniemy się. To musimy odwrotnie wyrzucić. No, na trzy skoczymy. Nie działa! To jeszcze raz! Raz, no! Raz, dwa, trzy! Właśnie mieliśmy mały akcydent, ale wyszliśmy z tego bez szwanku i próbujemy dalej. Może bardziej stromą?
Tu jest dobrze, do końca ciśniemy tą górkę. No dobra. Słuchaj, tu jest stromo, chodź tam. Teraz jak chcę pierwszy jechać? No to jest pierwszy. Jestem potwór piaskowy, krokodylowy. Dobra, spróbuj sam. Może ci się uda. Myślę, że poślizg jest za słaby. No. Może on na mnie. O, lepiej, lepiej. Przed chwilą byliśmy fotografowani. Och, kurde. Ej, daj teraz mi. Mam fajne miejsce. Dawaj to. Masz to. Masz to. Ciśnij do baru od razu po browary. Dobra. I poszedł, poszedł, poszedł. Ale się nie poddaje, wstaje i atakuje, proszę państwa. Zaraz będzie, zaraz będzie. Nie wiadomo co, ale będzie. Plecak. A, jest to tak. Jako, że zawsze musi być ten pierwszy raz, dziś poznałem nowy trunek. Porto. Pochodzi z Portugalii i jest kurwa czymś fajnym. No, fajnym. Jest jeszcze jedna flaszka dla kogo? Dla kogoś bierzemy jeszcze jedną flaszkę. Tak, dla wielkiego człowieka pod tytułem Kiszon. Wielka persona. Zażyczył sobie, więc wieziemy. A w ogóle wypijemy zdrowie ludzi, których nas wspierali. Wspierali nas. Moja stara promotion. Wspierał nas Dzikus, Hetman Husari. A że niby mówię? Że nie, skoro mówisz, to niech cię będzie widać. Nie wiem, czy mnie widać. Widać. A słychać mnie? Też. Zęby najbardziej widać. Nie wiem, już o zębie. Podziękowania dla Komandosa. Dla wina takiego, nie? Dla Kabanosa. Kabanos był z nami, miał koszulkę i spocił się bardzo na pustyni. Dzikus na pewno był jeszcze. Kiszon, Kiszonowa. Simpson wystrugał nam sanki, po których można było popierdzieć, tak? Gdzieś tam w tej Afryce. I cała masa kurwa ludzi, nie? Tych, o których nawet nie wiem, co jakieś tam talary wpłacili nam, żebyśmy mogli gdzieś pocisnąć przez tą Europę. I za wszystkich was, których w tej chwili kocham. Wasze zdrowie, patołachy. Jeszcze będą ludzie ze strony pijaka, który przypomniał się specjalnie gdzieś tam z Polski, sprzedał butelki samolotem, przyleciał, żeby popierdzieć do tej Afryki, nie? Cóż mam mówić, jesteśmy jeszcze gdzieś we Francji, jeszcze gdzieś pijemy. Trafiliśmy tu jakoś takoś. To jest w ogóle pole wymiotowe. Byliśmy właśnie w danskim kiblu zrobić sobie żarcie. W zlewie? Tak, w zlewie. Tam najmniej wiało.
ugotowaliśmy i był gites. Jest też pojazd? Pojazd nas tu jest. Przywiózł i odwiezie z powrotem? Jest niezniszczalny, jest już nowy, jak już wiecie. Już widzieliście w poprzednich filmikach. Także nowy, stary pojazd. Teraz wam pokażę Szymona po raz wtóry. Daj się napić. No. Ola. A mi się nie chce gadać. To na tym kończymy naszą prezentację. Mówimy wam do jutra. A, zlot się udał. Właśnie, bo zapomnieliśmy. Zlot się udał, mamy trofea. Nastukaliśmy parę talarów na następny zbiornik paliwa i na trochę żarcia. I jakoś ciśniemy do przodu, nie? Kilometry napierdalają. W Piranejach spaliśmy, nie spaliśmy, tylko w tamtą stronę. W tamtą stronę spaliśmy. Tak. Też są wymiot. Pireneje są wymiot, Atlas też jest wymiot, ale Pireneje są lepsze chyba. No, zdecydowanie. Polecamy Pireneje, Gibraltar i ten, i smut afrykański. Hiszpańskie laski. A, chicas, no fiusas, marihuana. Najpierw będziemy robić co? To będziemy robić. Kupę. W tu. Będziecie widzieli cały proces. Szkoda, nie czuję się zapach. Zapach nie jest przyjemny. A potem będziemy robić to. Musimy się podzielić ilością papieru. Mamy jeszcze ręce. Nie wiem, jakoś tak? No. Tą dziurę trzeba zrobić w kupę. Tu jedliśmy wczoraj w obiad o kolację, a potem będziemy myć garki. A tu zrobimy coś, co wyrobić się często. O, tu już jest jakiś. I do tego obok, to zostawiam sobie tutaj na tej ścianie. Aha, a gdzie ty się rozbierasz? W środku? No bo tu są wieszaki w środku. O. Babeczka. O! Sprawdźmy. Dziura jest. Ławeczka, o której wspominano. I wieszek. No dobra. Do boju! Chcę sobie przypomnieć, jak się to robi. Można mówić. Siema kapcie. Zacznijmy od na zdrowie, od testu. Pijemy jakieś leki, leczki. Wyśmielity. Żeby nie było, że wyśmienity. Gdzieśmy dotarli, proszę pana. I oto gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Normandii. Z Utah Beach. Tu, gdzie wylądowali alianci. Żeby odbić francuskich męczenników z okupacji niemieckiej. Ponoć im się udało. I wiecie co, strasznie dla odmiany tutaj piździ. To widać chyba. Teraz pan? Mogę. Proszę. Zimno. Dla odmiany zimno. I piździ. To już? Tak. Będziemy jedli. Jak się uda. Nie mamy ani kropli wody. Zamierzamy gotować makaron. Na koncentracie. Nie mówiono, że nie można.
więcej szatana i się da. Wiatr trochę wkurwia, ale poradzimy sobie i z nim. Co robi Szymon? Szymon mianowicie po naszym wczorajszym nocnym jedzeniu. Bez wody. Bez wody. Pięknym gotowaniu po pijaku. Dostał sraczki. Bardzo poważne sraczki. Tak się osrał, że aż osrał sobie obuwie. Czy próbuję to usunąć. No. Może nie róbcie tego w domu. Pierwszy działonowy, tak? Żeby nie było. Instrukcja obsługi. Wkładasz. Naciskasz. I uciekasz! No pójdziemy zaraz na plażę. Powiemy wam, jak się to wszystko działo. Nawet zrobimy inscenizację. Czekaj. Żeby hitlerowców zakokować. I kołki. Tak i tak. Biegli do następnego. To ciężka robota była. Biegli. I jak miał jeden po szyję, robili tak. I nie powiem. Tak się to działo, proszę państwa. To była inscenizacja. Utopić. D-Day. Thank you. To ona właśnie, piękna, afrykańska dziwka, niezniszczalna, nie do zajebania, wpierdalająca olej na hektolitry. Przewiozła dwóch patałachów, tego zastrańca i tego zastrańca, stamtąd do intąd, bo właśnie tutaj się nasze drogi dzielą. Pan ma przed sobą jeszcze kilka tysięcy, bo będzie musiał... To mieć w ręku, a w drugiej kartona i cisnąć do Polska. Polski. Polska. Ja natomiast mam kilka tysięcy, ale promem! Haha! Będę cisnął leżąc nawalony gdzieś na schodach. Myśląc o tym, jak zasrany jestem. Zimno, głody, okradziony, zerżnięty przez murzynów. No dobra panowie, tu się nasza droga kończy, chociaż wyprawa się jeszcze nie skończyła. Pewnie zobaczycie jeszcze jakiś materiał z promu i po dotarciu gdzieś tam w Irlandii i może się jeszcze wiele zdarzyć. Narra. Tak się umocuje. Można podłożyć kostki z przodu, z tyłu. I na niektórych promach widziałem, że podkładają pod motocykl, żeby się właśnie tak nie bujał. Do zobaczenia w Irlandii. Oto wędrówka dobiegła końca. Tutaj jest, jak masz na imię? Sławomir. Skąd się wziąłeś? Znikąd. A po co przyjechałeś? A tak. No. W kit. Człowiek, który przyszedł mnie przywitać. Jako jedyny. Całą tą wyprawę dedykuję mojemu synowi i mojej żonie, których bardzo kocham. Także następne wyprawy będą kiedyś, a może i nie. Będą. Na rakapcie. A! Coś wam jeszcze powiem. Co wam powiem? Aha, podaję mój adres e-mailowy. Może się przydać. matkagleba.gmail.com. Coś takiego chyba. O, matkagleba.gmail.com. O. Pisać i pisać. Nara, kapcie.